Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. Cześć moi drodzy, z tej strony DSEO, witam was w kolejnym odcinku z serii Resident Evil HD Remaster. Nie wiem, czy dzisiaj sobie zakończymy tę serię. Fajnie by było, może pójdzie mi to w miarę sprawnie. Natomiast tak, zostawiam sobie już, moi drodzy, tą zwykłą broń, bo to nie ma sensu. Wezmę sobie shotguna, po prostu. I po drodze musimy wstąpić po kluczyk, który pominęliśmy w ostatnim odcinku. Także jedziemy z tym koksem. Mamy wszystkie dyski MO. Jeden użyliśmy już ostatnio. Dobra. I lecimy z tym koksem. Tu będą takie, słuchajcie, nowi przeciwnicy. Ja ich bardzo nie lubię. Chyba nie lubię ich bardziej od hunterów. Takie wielkie owady. Zobaczycie zresztą, o czym mówię. Cholernie ich nie lubię. Chodźmy może tym razem dołem. No, mamy pierwszego tutaj. Gdzie co, przejdę sobie dookoła. Nie chcę tracić na niego szatana. Sprawdzę, czy tutaj jest jeszcze jakiś coś do wzięcia. Jest zwykły magazynek, ale ja go nie chcę, słuchajcie, nie chcę. Tu już więcej nic nie ma. No więc olewamy to. Wskakujemy do tego pomieszczenia. Coś już słyszałam, natomiast to mi chyba na razie póki co nie wyjdzie. Chcę się dostać do naboi do shotguna. To jest dla mnie teraz bardzo ważne, bo im więcej tych nabojów, tym lepiej. Naboi. Tu chyba będziemy mieć chyba z tym do czynienia. Wow! Okej. Niepotrzebnie, słuchajcie, zrujnowałam tyle amunicji. Ubiłam to? Chyba tak. Tak, ubiłam. O co tu chodzi? Tu było zamknięte. Tu chyba w tym pomieszczeniu nic nie... Wow! Okej. To coś chyba też nie żyje. Nie mam za dobrej teraz sytuacji, jeżeli chodzi o spray. Ja nie powinnam w ogóle była ich tu zabijać, powiem wam. One się tu przemieszczają tymi kanałami, tymi szybami wentylacyjnymi. Czy ja znajdę tu jakiś spray? Mamy bombkę. Tak średnio. Ale mamy do użycia tutaj, słuchajcie, ten dysk. Ej, ja mam w ogóle czerwone to caution chyba, prawda? To niedobrze. Gdzieś po drodze był spray, a ja go pominęłam. Okej.
Ale chyba mnie tu nic na razie nie zaatakuje. Więc ja po prostu się wrócę po ten spray. Tylko gdzie on był, słuchajcie? Gdzie to było? A tam na górze, dobra. Słuchajcie, wiem gdzie. Wyrzućmy ten klucz. Wiecie co, nie będę się wracać, dlatego że ja tutaj widzę, że w tych tutaj pomieszczeniach niedaleko będzie safe room i ja sobie tam po prostu użyję tego. Tutaj mamy safe room, więc od razu sobie wezmę jakiś spray. Nawet tu leży i czeka na nas. Dobra, świetnie. Mamy fajn, mamy skrzynię, ale ja nie chcę, wiecie co, póki co tego... O, mamy nawet amunicję do shotguna, świetnie. Niestety te owady są strasznie irytujące. Weźmiemy, schowamy sobie do magnumka naboje. O, u góry chyba będą... Tak. Naboje mamy u góry, natomiast tak, jeszcze może bym tu sobie pochodziła ze sprayem, tak sobie myślę. A, poszalejemy, nie? Pójdziemy teraz, tak, zużyć dysk Mo na pewno. Tam do góry nawet nie ma się co teraz, słuchajcie, wybierać, bo nic nie zdziałamy. Myślę teraz, czy ja tu coś powinnam było, słuchajcie... Dobra, zabiłam to chyba. Tak, ja to chyba, słuchajcie, muszę zabrać. Na razie będziemy musieli sobie tutaj wykonać tą sprawę z tym, ale ja bym chciała zabić, słuchajcie, to drugie... tego drugiego gada. On gdzieś się tu chyba właśnie. Udało się? Chyba się udało. Tak jest. Myślę sobie, czy najpierw to, czy... Dobra. Modysk, później się nim zajmiemy. Zaraz wam powiem, gdzie my musimy iść. Musimy iść napełnić sobie to... tą kapsułę jakby paliwem, ale problem będzie polegał na tym, że my nie będziemy mogli, słuchajcie, biegać z tym. Tak, takie rzeczy. Straszne. Że zaraz zobaczycie, o co chodzi. Tutaj. Mam nadzieję, że tutaj się nic... A, ten Crimson w sumie tutaj może być. Chyba nie. Dobrze. Musimy sobie tą fiolkę wrzucić tutaj. Tak. I napompujemy ją paliwem. Czy ja to tak mówię, że paliwem? Ale coś, co słuchajcie... Już tu mamy. Running could result a fatal explosion. I my, kochani, nie możemy biec z tym, niestety. Musimy iść bardzo, bardzo powoli. Dlatego... A czy coś tutaj jest? Nie. Dlatego tak mi zależało na tym, żeby zabić tam te wszystkie gady. Bo one by mi tam po prostu uniemożliwiały spokojne podejście do tego całego panelu.
Idziemy spokojnie. Nie spieszymy się. Powolutku. Już jesteśmy prawie na miejscu. Słuchajcie, ja tego nie doczytałam za pierwszym razem, jak grałam. Rozerwało mi Jill. Tu nie powinno być na razie żadnych tych francowatych typów. Więc spokojnie idziemy i zaaplikujemy tą fiolkę. Okej. Idziemy w takim razie do kolejnych pomieszczeń. Będziemy mieć niestety do czynienia tutaj z większą ilością tego dziadostwa. Ja jeszcze sobie zobaczę, czy ja mam przeładowane, słuchajcie. O, już go słyszę. Naboje. I tutaj, kochani, musimy zużyć ostatni dysk Mo. My się tam zaraz dostaniemy. Ale jeszcze to nie wszystko. Teraz chyba mamy pooczyszczane. Tak. W drodze powrotnej nie będę czuła tego takiego napięcia, ale tu jeszcze będą chyba te mośki. Gdzieś się skitrał. Wow! Się, słuchajcie, przestraszyłam. Nie wiem, czy one za mną tutaj pójdą. Może nie. One chyba były tylko w tamtym pomieszczeniu. O nie, jednak tutaj idą za mną. No one się tymi szybami przemieszczają. No trudno. Dobra, mamy zasilanie włączone. Teraz tylko pozostaje mi iść, słuchajcie, do tego pomieszczenia, które nam się odblokowało poprzez modlisk. To nie jest w ogóle kwestia... To nie jest, słuchajcie, wymagane przez fabułę, aby zdobyć te wszystkie dyski Mo. Kompletnie nie jest to wymagane. Natomiast ja zawsze chcę to robić, ponieważ uważam, że wtedy jest jedno z najlepszych zakończeń gry. Jeżeli mi się oczywiście uda, jeżeli będę mieć taką możliwość, to może wrzucę wam jeszcze... pozostałe zakończenia, przepraszam, nie mogę się skupić. Pokażę wam to moje właściwe i mogę wam jeszcze pokazać, wrzucić pozostałe zakończenia, które są związane z naszymi postępami w grze, w rozgrywce. Ok, otworzyliśmy sobie tutaj wrota, lecimy do środka.
Chris? Jill. Chris, Wesker's the... I know. I can't open it. Just wait, I'll be back. Okay. No i słuchajcie, mamy tam Jill zamkniętą w celi. Będziemy mogli ją uwolnić troszeczkę później. Póki co musimy iść... stawić czoła pierwszej walce, pierwszemu podejściu z Trantem. Ale zanim to zrobimy, oczywiście będziemy musieli sobie zasejwować, albo i nie. Może zaryzykuję i nie będę sejwował, albo zasejwuję, słuchajcie, bo nie wiem, jak będzie ta walka wyglądała w postaci Chrisa. Może tak. Zróbmy tak, że zasejwuję, a później przed ostateczną walką też zasejwuję. Dużo będzie dzisiaj tych sejwów. Ale to będzie już nasz ostatni odcinek. No, co ja robię? Tutaj potrzebuję. Na pewno, słuchajcie, zostawimy sobie ten spray. To na pewno magnum i potrzebuję naboi i ribbony. Tam jeszcze widzę, na stole są ribbony. Możemy się w sumie do nich dobrać. I sejwujemy. Aha. Jestem czubeczek. Jak widzicie, mamy o wiele mniej save'ów niż grając Jill. Nie wiem w sumie, z czego to wynika. Dobra. Jeden spray chyba nam, słuchajcie, wystarczy. Nie przesadzajmy. Rebecca! I saw you in the inner garden. I finally caught up. Well, I'm glad you're okay. No more following. Just stay with me, kid. That's my plan, sir. Chris powiedział, że nie ma więcej śledzenia czy kroczenia za nim, tylko po prostu idziesz ze mną, dzieciaku. No, żeby jej, słuchajcie, się tylko tutaj z tym tyrantem nic nie stało. Cholera jasna, tylko nie pamiętam. Mamy amunicję do shotguna, ale czy ja ją potrzebuję? Nie. Nie chcę jej. Może jak będę wracać, zastanowię się. Wesker. So you've come. Chris, you make me proud. But of course you are one of my men. Thanks. Since when, Wesker? I'm afraid I don't know what you're talking about. Since when have they been slipping you a paycheck? I think you're a bit confused. I've always been with Umbrella. And Stars were Umbrella's... No, rather, my little piggies. The Tyrant virus leaked, polluting this whole place. And unfortunately, I had to give up my lovely members of Stars. You killed them with your own dirty hands!
You son of a bitch! No. Oh yes, dear. Just like this. Becca! Don't move. You. I don't think you want to die just yet. I have something that's of some interest to you. The ultimate life form, Tyrant. Wesker, you've become senile. Chris, you'll never understand. It's magnificent. Come on, you test tube freak. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Słuchajcie, chyba padł. Tak, padł. Co z Rebeką? Rebecca! Chris. It's a good thing you were wearing your bulletproof vest. There's nothing left for us to do here. Let's get moving. Okay. Okej, moi drodzy. Rebecca miała kamizelkę kuloodporną. Interesujemy teraz... dostanie się do... pomieszczenia z Jill. On ma tu jakieś notatki. William Birkin. Czy on powinien mi zostawić jakiś klucz? Słuchajcie. Kurczę, nie wiem. Teraz, słuchajcie, chyba otworzyły się te drzwi z Jill Valentine. Ale ja się tu jeszcze rozejrzę, bo ja tak mam właśnie wrażenie, że gdzieś powinien być jeszcze klucz. No chyba, że się mylę. Chyba, że to nie o to chodzi. Dobra. No to lecimy w takim razie. Po Jill. Na pewno nie powinna mieć jakiegoś klucza. Jakoś nie daje mi to spokoju. Chris? What is it? I found a file in the lab. Apparently there's still a lot of tyrant virus here. We should blow this whole place up. Right. The show must go on. I'll leave that up to you, Rebecca. I'm on it. I'll start the self-destruct system I found a little while ago. It's not like we're out of this yet. I'll see you on the outside. Outside. Okay. Zobaczymy się na zewnątrz. Rebecca zajmie się tutaj wielkim boom.
rozsadzi, słuchajcie, to miejsce, wysadzi to miejsce w powietrze. Świetnie, jest to włączone, natomiast... No właśnie, mamy robale. Zanim to zrobimy, idziemy, słuchajcie, po Jill, no bo bez Jill się nie ruszamy nigdzie. Ja nie chcę takiego zakończenia, aczkolwiek takie zakończenie jest możliwe i ja wam je również pokażę. Na końcu gry po napisach pokażę wam kilka zakończeń, natomiast ja chcę Jill uratować. Koniecznie. Jill, sorry I made you wait. I knew you'd come. Let's get out of here. No, powiem wam, Chris, bohater, dwie laski, słuchajcie, uratował. I dwie laski z nim wrócą. Chodź, chodź, Jill, chodź, bo nie ma czasu. Wszystko za niedługo wyleci w powietrze, a przed nami jeszcze walka z Tyrantem. Słuchajcie, gdzie Barry? Gdzie jest Barry? Jeszcze mi tu Barry'ego brakuje. Nie spotkaliśmy go ani razu przez całą rozgrywkę. I to mnie martwi. Nie pamiętam, co będzie z jego postacią. Nie wiem, czy tu u góry nie będziemy mieć też tych owadów, albo jeszcze innych zmutowanych zombie. Nie pamiętam. Albo nie będziemy mieć nic. Nie mamy nic. Mielibyśmy Crimson Head, gdybyśmy ich nie zabili. Ja sobie tu oczywiście zasejwuję. Wezmę sobie troszeczkę spray. Dwa mi wystarczą. Powinny przynajmniej. Lecimy na górę. Gdzie jest Rebecca? Mamy, zobaczcie, jaki tutaj jest zestaw. Ja nic z tego nie potrzebuję. Ale czekajcie, dlaczego Jill nie... O, jest Jill. Myślałam, że słuchajcie, nie weszła ze mną. Ale przycina. Ale ściny. Za dużo tu się po prostu dzieje. Zabieramy to, bo dzięki temu dostaniemy się tutaj do windy. The self-destruct system's activated. Good work. Brad's up in the helicopter. Those things are coming. I'll take care of them. But... Chris, you just get in contact with Brad somehow. Okay. Słuchajcie, dwie laski se poradzą. Co mają sobie nie poradzić? Co z Barrym? To mnie interesuje. Co z Barrym? Kurde, felek.
Mamy niecałe 3 minuty na rozprawienie się z Tyrantem. Samiutce. O, dlaczego to już na mnie czeka? Nie rozumiem. Aha, bo to jest rakieta sygnałowa. Dobrze, przepraszam. Myślałam, słuchajcie, że to już jest do rozwalenia Tyranta. Okay? Yeah. Widzieliście to? Niezły jest. Czekajcie, muszę sobie to naładować, ale dalej mnie martwi, gdzie jest Berry do cholery. Wow! Ale słuchajcie! Ale mi pizgnął. I źle, słuchajcie, przeliczyłam te naboje. Chris, use it! Kill it, whatever it is! Zabieramy i ubijamy dziada. Kurde! No i moi drodzy, to tyle. Zakończyliśmy serię Resident Evil HD Remaster w 100%, w sensie zakończyliśmy to kampanią Jill i Chrisem. Martwi mnie to, słuchajcie, no, że tego Berego tutaj nie spotkaliśmy. Może po prostu w kampanii Chrisa nie możemy go spotkać. Jeżeli coś wiecie na ten temat, dajcie znać. Ja poszukam w sieci zakończeń pozostałych i wam je wrzucę. Jestem bardzo ciekawa, czy w którymś z tych zakończeń jest Barry. Z mojej strony to tyle. Przed nami jeszcze będzie Resident Evil 0 HD, ale nie wiem kiedy. Zobaczymy, jak się uda to, słuchajcie, zrobić. Także z mojej strony na chwilę obecną to tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam was do kolejnych serii. Cześć! Chris, you did a fine job.
Tired? Chris, I'm sorry for... Rebecca, you did just fine. This case was just too strange. It's just too... Thank you.